10 listopada był w zespole szkół z oddziałami integracyjnymi okazją do świętowania Dnia Patrona Publicznego Gimnazjum nr 4. Uroczystości poprzedziło odsłonięcie popiersia marszałka Józefa Piłsudskiego, wykonanego przez artystę Roberta Miturę. Fundatorami pomnika są Stanisław, Artur, Rafał i Wojciech Romaniukowie. Pomysł ufundowania pomnika Józefa Piłsudskiego przyszedł nam do głowy jakieś 3 lata temu, kiedy to chcieliśmy ogólnie dla miasta Białej Podlaskiej ufundować taki pomnik i postawić go w centrum. Mieliśmy lokalizację, mieliśmy Stowarzyszenie Bractwa Świętego Stanisława, którym jesteśmy członkami, które wyszło z taką inicjatywą, chciała to zrealizować, ale w wczesnym czasie pan prezydent nie zgodził się na postawienie takiego pomnika w centrum miasta. W momencie, kiedy pojawiła się możliwość ufundowania popiersia gimnazjum tutaj w szkole numer 5, którego jesteśmy absolwentami, które nas wychowało w dumie patriotyzmu, z pomocą pana dyrektora udało nam się tą lokalizację tutaj znaleźć i ten pomnik postawić. Po odsunięciu popiersia główne uroczystości przeniosły się do hali sportowej, gdzie odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych oraz montaż słowno-muzyczny z okazji Święta Niepodległości. Obchodzimy Dzień Patrona w dniu dzisiejszym gimnazjum, czyli Dzień Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ponadto przyjmujemy w poczet uczniów klas pierwszych, którzy złożą ślubowanie. Inaugurujemy obchody miejskie Święta Odzyskania Niepodległości właśnie tutaj w tak licznym gronie w naszej szkole. Publiczne Gimnazjum nr 4, które obchodziło swoje 15-lecie, jest jednym z większych w mieście. Uczęszcza do niego blisko 400 uczniów, a pracuje w nim 48 pedagogów. Podczas Święta Patrona przyznano prestiżowe wyróżnienie szablę Piłsudskiego. Tym razem otrzymał ją Stanisław Romaniuk, właściciel jednej z bialskich firm budowlanych i jednocześnie jeden z fundatorów popiersia. Wśród gości zaproszonych na uroczystość znaleźli się m.in. samorządowcy, kandydaci na prezydenta miasta oraz sejmiku województwa.